studiu są już uczestniczki naszej metamorfozy z Biłej Studio Poznań. Aleksandra Wilki i Izabela Rybacka, witam Was bardzo serdecznie. Witam. Po troszeczkę dłuższej przerwie, bo wydaje mi się, że nie widziałyśmy się prawie miesiąc. Chyba potwierdzicie, prawda? No więc tak, właśnie, ostro pracowałyście, to mogliśmy już przed chwilą zobaczyć na załączonym obrazku. Powiedz mi, Iza, bo Ty wspominałaś, że chciałabyś poprawić swoją sylwetkę, jakość swojej skóry. Czy tak faktycznie stało się po tych pierwszych miesiącach kuracji? Bo już od Iwony słyszałam, że przed Wami jeszcze praca do grudnia. Tak, to się zgadza. No, za mną już 10 zabiegów i rzeczywiście już widzę znaczną poprawę. Tak jak wspominałam na początku, moja skóra, szczególnie na brzuchu, bo to był dla mnie największy problem, no, wyglądała tak naprawdę, porównując do takiego zwiędniętego jabłka, ona w tej chwili zaczyna naprawdę nabierać już takiego kształtu, jest bardziej sprężysta, bardziej napięta, no i ewidentnie jest bardziej nawilżona. To jest to, na czym mi bardzo zależało i w tej chwili już nawet nie wstydzę się powoli pokazywać brzucha tak naprawdę, bo to nie, już nie jest taki problem, jak było. Na pewno jeszcze te 14 zabiegów, które jest przede mną, wiele mi jeszcze da i z tego się bardzo cieszę, ale już po 10 mogę powiedzieć, że naprawdę efekty są bardzo zadowalające, dla mnie szczególnie. A Wasze największe wyrzeczenia, przed którymi musiałyście stanąć w tym długim procesie? Znaczy dla mnie najgorsze było wyrzeczenie jest jednak słodycze. No nie ukrywajmy, przez wiele lat przyzwyczaiłam się do tego, że te słodycze gdzieś tam były. W tej chwili one są bardzo ograniczone. To jest raz na dwa tygodnie. W tej chwili pozwalam sobie, na początku było raz na tydzień, za przyzwoleniem tutaj właśnie ekspertek z Biłej Studio. W tej chwili to jest raz na dwa tygodnie. Myślę, że stopniowo będziemy coraz rzadziej i jest to niewielka ilość. Naprawdę staram się z tym walczyć, bo to był największy problem dla mnie. Ola, powiedz mi, Ty marzyłaś o tym, żeby poprawiła się Twoja kondycja. Tak, czy tak, tak faktycznie się stało? Dopiero 2 miesiące tak zaczynałam ćwiczyć z Biłej Studio i widać już różnicę. Łatwiej przychodzą mi codzienne czynności, nie męczę się. Łatwiej też, coraz łatwiej wykonuję ćwiczenia właśnie na siłowni. Nie jestem tak aż zmęczona. Zawsze dla mnie takim wskaźnikiem było wchodzenie do mojego mieszkania na 6. piętro. To faktycznie. Poprzednio było... Super dystans do pokonania. Tak. Wcześniej było właśnie tak, że potrzebowałam przystanku albo była dosyć spora zadyszka. A teraz mogę z zadowoleniem powiedzieć, że bez przystanku wchodzę na właśnie 6. piętro i nie jestem jakoś tam bardzo super zmęczona. Iwona też wspominała o tym, jak ważne jest codzienne picie wody. Wy na pewno też tej wody teraz pijecie w o wiele większych ilościach niż wcześniej. No właśnie, czy ona w jakiś sposób wpłynęła również na Wasze ciało, na Waszą skórę, na jakość Waszej skóry? Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Jest, tak jak wspominała Iza, jest skóra bardziej napięta, taka nawilżona i to się przekłada na wygląd sylwetki. Po prostu sylwetka stała się bardziej smukła. No i teraz myślę, że też najważniejsze pytanie, czy poprawa wyglądu wpłynęła na Wasze samopoczucie? Tak, na pewno. To trzeba przyznać, że rzeczywiście o wiele lepiej się czujemy. Jeżeli czujemy się dobrze fizycznie, czujemy się również dobrze psychicznie i to jest, nie ulega wątpliwości. Jeszcze wracając do tego pytania o skórę, mogę powiedzieć, że dla mnie szczególnym problemem był kolor skóry. Ja byłam ciągle zmęczona, ciągle ta skóra była szara, worki pod oczami. W tej chwili tego tak bardzo nie widać już i to wszyscy wkoło widzą, co się stało, czy to po wakacjach, czy jakiś super urlop był. Nie, tak naprawdę te 2 litry, minimum 2 litry wody, które piję codziennie, gdzie wcześniej łapałam się na tym, kiedy prowadziłyśmy dzienniki żywieniowe, że potrafiłam wypić tylko szklankę nawet wody. A w tej chwili to naprawdę minimum 2 do 2,5 litra. To jest takie minimum. Są dni, kiedy ja nawet 4 litry potrafię wypić i się z tym fantastycznie czuję, więc to na pewno wpływa na naszą jakość, na nasze samopoczucie. Przed Wami jeszcze kilka miesięcy. Wasza kuracja kończy się w grudniu. Jak będziecie się wzajemnie mobilizować? Czy macie na to jakiś pomysł? No, mamy pomysły, my ze sobą jesteśmy cały czas w kontakcie, codziennie nie zawsze spotykamy się na zabiegach, ponieważ no, zdarza się, że mamy w inne dni, mailujemy do siebie, piszemy do siebie cały czas, jesteśmy w kontakcie SMS-owym, telefonicznym, jak u Ciebie, czy jest jakiś postęp, a coś nie poszło, coś jest nie tak, no to trzeba nad tym popracować i cały czas jesteśmy w kontakcie i to też nas nawzajem motywuje do tego, do działania na pewno. Super, to trzymamy za Was bardzo mocno kciuki, dziękuję bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Państwa już teraz zapraszamy na krótką przerwę, za chwilę kolejni goście. Do zobaczenia.